Wędrujący prezesi. NIK obnaża działania państwowej spółki i kontrolerzy NIK krytycznie o działalności PGZ. Jest raport. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi ustaleniami Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący Polskiej Grupy Zbrojeniowej i spółek zależnych. Brak jednolitej strategii, niedotrzymywanie terminów dostaw dla polskiego wojska, brak sukcesów w eksporcie, częste zmiany w zarządach, to główne konkluzje NIK. Raport NIK zaprezentowany w czwartek potwierdza nasze wcześniejsze doniesienia. Informowaliśmy, że kontrola wykazała m.in. przewlekłość prac, niedostateczne wyniki finansowe i ujawniła zjawisko wędrujących prezesów. To jednak nie wszystko, co wykazali kontrolerzy. W czwartek Izba opublikowała informację z kontroli, która objęła okres od 2015 do grudnia 2021 rok. Brak jednolitej strategii działania przez 6 lat od zakończenia w 2015 rok. Konsolidacji przemysłu obronnego, to jest. Do lipca 2021 rok. Nagminne, wieloletnie niekiedy opóźnienia w realizacji projektów modernizacyjnych i prac badawczych, niedotrzymywanie terminów dostaw uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP, a tym samym płacenie wielomilionowych kar umownych wpłynęły na brak pełnego i terminowego zaspokajania bieżących potrzeb wojska przez grupę kapitałową Polska Grupa Zbrojeniowa PGZ, stwierdziła Izba w opublikowanym w czwartek komunikacie. Według niej PGZ SA nieskutecznie zarządzała grupą kapitałową, przez co kolejne zarządy grupy były niezdolne wdrożyć strategię działania, a jej brak destrukcyjnie wpływał na tworzenie własnych strategii przez spółki zależne. NIK przypominała, że PGZ powstała w latach 2013-15 w wyniku konsolidacji państwowych spółek zbrojeniowych. Według stanu na 1 marca 2021 rok. W skład grupy kapitałowej PGZ wchodziły 42 spółki zależne, w tym 24 spółki córki i 18 spółek wnuczek. NIK przypominała, że w kontroli z 2018 rok stwierdziła, iż potencjał spółek nie gwarantował zaspokojenia bieżących potrzeb wojska i potrzeb zapisanych w planie modernizacji technicznej PMT. Kulejący eksport według NIK nadzór ze strony MON, któremu PGZ podlegała do grudnia 2019, był niewłaściwie zorganizowany i brakowało konsekwencji w decyzjach podejmowanych przez resort. Z grupy nie usunięto spółek niezwiązanych z obronnością, mogących obciążać wyniki finansowe grupy, jak Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, zarządzające Funduszem Inwestycyjnym MARSFIS. NIK zauważyła, że PGZ SA nie należy do liderów pod względem eksportu. Według Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem SIPRI z 2018 rok PGZ SA znalazła się na 74. miejscu na 100. Amerykański portal Defense Snefs nie uwzględnił grupy w rankingach 100 największych światowych producentów broni w 2019 rok i w 2020 rok. NIK nisko oceniła strategię PGZ na lata 2019-23, przyjętą w roku 2020. Zauważyła, że dokumentów towarzyszących strategii nie przekazano spółkom grupy. Zwróciła też uwagę, strategia się zmieniała, oraz że w dokumentach strategicznych eksponowano cele i zadania związane z uczestnictwem spółek grupy w realizacji PMT na lata 2017-2026. Tymczasem PMT, określający zasadniczą część przyszłego popytu, jest niejawnym dokumentem Sztabu Generalnego WP, a przez to nieznanym spółkom grupy. Wędrujący prezesi Izba zwróciła także uwagę na roszady kadrowe, zjawisko relatywnie częstych zmian prezesów zarządów spółek zależnych. Analizując produkcję i sprzedaż wyrobów, NIK stwierdziła, że głównym problemem jest niska innowacyjność spółek, co uniemożliwia wzrost eksportu. Próby zaangażowania się w nowe technologie NIK uznała za nieudane. Zauważyła, że sprzedaż na eksport w latach 2018-20 wyniosła 3% wszystkich nakładów, a prace badawczo-rozwojowe trwały po 10 lat lub dłużej. Przytoczyła dane MON, według których na 36 projektów B plus R opóźnione były 23. Niezdolność do terminowego kończenia prac stwarza poważne ryzyko, że nawet finalne efekty tych prac, nawet jeśli zakładano,
że będą nowoczesne w skali międzynarodowej, nie będą konkurencyjne wobec szybkiego postępu technologicznego na świecie, stwierdziła NIK. Zbadała także zatrudnienie i płace w PGZ oraz spółkach tworzących grupę. Przeciętne zatrudnienie w spółkach grupy kapitałowej PGZ w przeliczeniu na pełno zatrudnionych wzrosło z 16,6 tysięcy osób w 2018 rok do 17,4 tysięcy osób w 2020 rok. W PGZ SA zatrudnienie spadło z 280 osób w 2018 rok do 252 osób w 2019 rok i utrzymało się na tym poziomie w 2020 rok. Przeciętne wynagrodzenie w spółkach grupy bez PGZ SA wzrosło w tym okresie z 5,3 tysięcy złotych do 5,9 tysięcy złotych, a w PGZ SA spadło z 13,1 tysięcy złotych do 12,5 tysięcy złotych. Brak realizacji wniosku w NIK według NIK minister obrony, który pełnił nadzór właścicielski nad PGZ do grudnia 2019, nie w pełni zrealizował wnioski zawarte w kontroli NIK z 2018 rok, dotyczące dalszego funkcjonowania spółek w grupie nierealizujących zadań związanych z obronnością i rozstrzygnięcia kwestii konsolidacji polskiego holdingu obronnego. Szef MON poinformował NIK o podjętych działaniach konsolidacyjnych i dezinwestycyjnych, w tym eliminujących niektóre spółki spoza sektora obronnego. Sprawa spółki MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA jest nieuregulowana, stwierdziła Izba. Minister aktywów państwowych, któremu obecnie podlega PGZ, w ocenie NIK nie ma możliwości bezpośredniego wpływu na rozwiązanie kwestii i dalszego funkcjonowania tej spółki w strukturach grupy kapitałowej PGZ. Ma jednak i powinien wykorzystać możliwość zobowiązania zarządu PGZ SA, by przygotował projekt restrukturyzacji tego funduszu. Izba wystąpiła do ministra aktywów o podjęcie działań zmierzających do wyznaczenia zarządowi celów dotyczących eliminacji z GKPZG spółki MS TFI SA, wdrożenia w grupie zaktualizowanej strategii grupy kapitałowej PGZ oraz nowego, zdecentralizowanego modelu handlu zagranicznego w grupie. Zwróciła się także o skonsolidowanie podmiotów sektora obronnego przez podwyższenie kapitału zakładowego PGZ SA mniejszościowymi pakietami akcji spółek zależnych należącymi do Skarbu Państwa. Do szefa MON Izba zwróciła się o udostępnianie PGZ SA w dopuszczalnym zakresie informacji o długookresowych zamiarach modernizacyjnych sił zbrojnych.